Studio Krynica, Marek Jaśkiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie, witam widzów telewizji kablowej, witam widzów oglądających nas w internecie, witam także naszego dzisiejszego gościa, a gościmy w naszym studiu pana Bogdana Kałuckiego, kandydata do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, panie Bogdanie, kandyduje pan do Sejmu, ale jest pan również prezesem Krynickiej Organizacji Turystycznej i stąd głównie pana znamy, ale proszę opowiedzieć coś więcej o sobie, żeby nasi widzowie również mogli pana bliżej poznać. Tak, zgadza się. Jestem prezesem Krynickiej Organizacji Turystycznej, to już czwartą kadencję, od 13 lat pełnię tą funkcję, wcześniej też byłem członkiem zarządu. I u większości Krynicza, albo u dużej części tych, którzy są związani z turystyką, jestem rozpoznawalny właśnie z tej strony. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów też na swój temat. Jestem Krynczaninem, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły. Tutaj też robiłem pierwsze kroki zawodowe. Takim moim matecznikiem, taką dużą firmą, u której praktycznie zaczynałem i pracowałem w ciągu 20 lat, jest sanatorium MSW, różnie nazywany Continental, teraz Karolina, czy teraz nawet nie pamiętam dokładnie nazwy. Tam rozpoczynałem swoją karierę od pracy na recepcji. Przeszedłem wszystkie chyba etapy, wszystkie stopnie i ostatnie 7 lat pełniłem tam funkcję dyrektora, więc łatwiej mi było trochę zarządzać tą jednostką, ponieważ znałem ją od podstawy, od podszewki, przeszedłem wszystkie etapy, trochę pracy znałem, trochę się znałem z tymi ludźmi, to była kadra dosyć liczna, ponad 120 pracowników, dwa ośrodki, bo jeszcze był ośrodek kancelarii prezydenta Echo, który też podlegał pod moją jurysdykcję. Więc trochę tej pracy liznąłem, troszeczkę też tej pracy, myślę, dobrej, nie mnie to oceniać, ale jak odchodziłem, wyniki tej placówki były zadowalające. Trochę tym doświadczeniem mogę się pochwalić. To jest praca, którą wykonywałem do roku 2016. Od 2016 roku jestem dyrektorem Ośrodka Polskiego Związku Niewidomych Nestor w Muszynie. To jest ośrodek rehabilitacyjno leczniczo-rehabilitacyjny. Nazwa sugeruje Polski Związek Niewidomych, że to jest głównie przeznaczony dla osób słabowidzących, niedowidzących lub z dysfunkcją wzroku. To nie do końca jest prawda. Ten budynek jest przystosowany dla takich osób, natomiast funkcjonuje w obszarze szerszym. Wszyscy mogą goście tam przyjechać, zarówno osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, jak i osoby zdrowe. I przy okazji tej pracy dosyć mocno poznałem środowisko osób niepełnosprawnych, ich problemy, ich ograniczenia, ich codzienną walkę z przeciwnościami różnymi, architektonicznymi, społecznymi. I te 7 lat dużo mi dało na takiego nowego spojrzenia na to środowisko, jak ciężko im się żyje. I to jest dosyć taka wartość dodana z tej pracy. To jest nie tylko praca, tu można trochę o misyjności powiedzieć, chociaż nie wiem, jak to pompatycznie by nie zabrzmiało, natomiast no tak trochę jest. Ale wracając do mojej osoby, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej, tam też udało nam się wypromować kilka fajnych projektów, między innymi Kryński Rajd Rowerowy, który jest już taką marką rozpoznawalną, ogólnopolską. Jedziemy na rowerach, jestem współtwórcą, uczestnikiem, organizatorem tego rajdu. 8 edycji, przejechaliśmy już 8 razy z Krynicy Morskiej do Krynicy Zdrój. Rzecz fajna, sam autorski pomysł, wymyśliliśmy to, razem to realizujemy. Kolega Daniel Lisak jest od strony technicznej i on to mocno organizacyjnie, logistycznie dopina. Fajna rzecz, fajnie promuje te dwa miasta. Wiadomo, Krynica Zdrój jest marką bardziej rozpoznawalną. Krynica Morska jest bardziej okazałą bazą noclegową, bo przy 1200 mieszkańcach ma 25 tysięcy miejsc noclegowych, tylko pozazdrościć. Wiadomo, oni mają ograniczenia w postaci sezonowości. My mamy w cyklu całorocznym, więc o tyle mamy łatwiejsze. Krynica Zdrój ma lecznictwo uzdrowiskowe, której nie ma Krynica Morska. Wiemy, że też próbują iść w tym kierunku. Bardzo im kibicujemy, ale ta współpraca jest fajna, owocna, przynosi parę dobrych
dużo dobrych korzyści, między innymi wymiany, wyjeżdżały dzieciaki, wyjeżdżali emeryci, wymienialiśmy się między emerytami z Krynicy Morskiej a z Krynicy Zdrój. Wygląda to fajnie i niesie duże, duże wartości marketingowe dla obu miast, a nam zależy na tym najbardziej. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Sejmu? Bo wiem, że jest to chyba pierwsza próba, jeśli o Pana osobę chodzi. I dlaczego z listy Koalicji Obywatelskiej? Zarazem trudne i łatwe pytanie. Dlaczego się, jak Pan wspomniał, jest to w ogóle pierwsza próba? Szczerze powiedziawszy, polityka nie była tą kwestią mojego zainteresowania, która była w centrum mojego zainteresowania. Wyniknęło to z wydarzeń ostatnich dni, tygodni, zresztą decyzja była dosyć pośpieszna. Skłamałbym, że jest dawno przygotowana strategia. To nie jest prawda. Czemu z listy Koalicji Obywatelskiej? Jest to, że tak powiem, lista, która jest mi najbliżej ideologicznie bliska. I to jest ten powód. Nie mam zamiaru gdzieś tam specjalnie polaryzować kolejnie, jak to się dzieje w skali kraju. Tamta strona, ta strona, to ja mam inną naturę, to nie leży w moim naturze. Wszyscy, którzy mnie znają i ze mną współpracują, wiedzą, że jestem daleki od tego, żeby dzielić, wręcz przeciwnie. Ale opcje trzeba było wybrać. Ja jestem niezrzeszony, nie jestem w żadnej partii, jestem bezpartyjnym, natomiast startuję jak najbardziej z listy Koalicji Obywatelskiej. Lista numer 6, miejsce 9, to od razu tam przemycę parę cyfr, ale myślę, że z tego ugrupowania będę mógł jak najwięcej dobrego uczynić. Jeszcze odpowiadając na pytanie dlaczego. Odchodząc z sanatorium MSW, wypadłem poza pewien okręg, pewnych, może nie to wpływów, natomiast próbując organizować pewne sprawy, czasami człowiek odbija się od pewnych drzwi. Niektóre sprawy nie da się z tego pułapu obecnego, że tak powiem po polsku, załatwić. Natomiast chodzi mi w głównej mierze o dobro tego miasta, no i dobro tych osób niepełnosprawnych, bo to są te dwie kwestie. Ja teraz żyję w rozkroku między Muszyną i Krynicą. Są dwa miasta, które ogromnie dla mnie znaczą. W Muszynie teraz pracuję i mieszkam, a w Krynicy się urodziłem, wychowałem i tutaj działam jako prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej. Wymarzonym scenariuszem byłoby połączyć jakoś gospodarczo, ekonomicznie te dwa miasta, co jest wykonalne. Mamy przykłady w Polsce, mamy przykłady w świecie i myślę, że to byłby genialny pomysł. Ale o tym może troszeczkę na późniejszym etapie. Są jakieś pomysły. Myślę, że koncepcja dobra i tak mniej więcej taki jest pomysł. Gdybyśmy założyli, że już jest dzisiaj 16 października, mamy informację, mamy swojego reprezentanta z naszego regionu w Sejmie, czym chciałby się Pan zająć na początku? Co warto zrobić tutaj lokalnie, ale i w Polsce? Ja jestem realistą, więc mniej więcej wiem, jakie są szanse zdobycia tego mandatu, więc są szanse, jak zawsze potencjalnie są, natomiast trzeba też być przygotowany faktycznie na taki scenariusz, że być może uda się ten mandat zdobyć, czego sobie bym życzył. Na pewno mam coś poukładane w głowie, natomiast nie będę mówił jakichś górnolotnych obietnic. Daleki jestem od tego, żeby obiecywać, że będzie, nie wiem, przebicie tunelu, czy uda mi się przeforsować słynną sądeczankę, skoro obecnej władzie przy takiej mocnej reprezentacji nawet nie udało się drgnąć. Przepraszam za złośliwość. Natomiast dwie kwestie, które bym się chciał zająć, w których się czuję mocny, bo ja wolę pracować w kwestiach, które czuję, które wiem, które znam się, które mogę być nawet postrzegany jako ekspert, niż filozofować na tematy, które są mi obce. A tymi dwoma kwestiami, które gdzieś trochę rozumiem i mogę powiedzieć, że przepracowałem, to jest lecznictwo uzdrowiskowe, którym, tak jak mówię, w sanatorium przepracowałem 20 lat, i praca z niepełnosprawnymi.
promocja miasta. To są te rzeczy, w których jestem w stanie dużo dobrego zrobić. Myślę, że dla tych miast, ja cały czas mówię Krynica, Muszyna, ale cała Sądecczyzna, dobrze by byłoby mieć reprezentanta, który w tej branży pracował, który coś, tak jak to mówią wszyscy, czuje tą branżę, bo wtedy łatwiej się to pracuje. Nie są to jakieś pomysły z kosmosu, tylko to są takie, które mniej więcej na poziomie koleżeńskim czy na jakimś partnerskim gdzieś rozmawiamy, mówimy, że to nas boli, to są takie bolączki. Z tym się ciężko przebić dalej i to by było moje zadanie. Mhm. Ja w takim razie na koniec zostawiam już panu ostatnie dwa zdania do naszych widzów. Jeśli miałby pan właśnie w tych dwóch zdaniach przekonać kogoś do oddania głosu właśnie na pana, jakie byłyby to słowa? Szanowni Państwo, szanowne panie, bo tutaj głównie chciałbym się do pań zwrócić. Ja już kilkakrotnie sygnalizowałem, że to wy jesteście mocą. Te 52% społeczeństwa, które u nas jest uprawnione do głosowania, to jesteście wy, panie. Idźcie na wybory. Bez względu na kogo zagłosujecie, zawsze będzie to jakiś wybór. Pozostawianie furtki, nie wybrania nikogo, nie autoryzuje Państwa później do marudzenia, bo tak naprawdę oddaliście tą waszą nieobecność, oddaliście głos na kogoś, kto za was decyduje. Niech każdy z Państwa przeanalizuje dobre i złe kwestie i pójdzie na wybory. I o to serdecznie apeluję. Dziękuję serdecznie. A ja dołączam do tego apelu. Dziękuję pięknie za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem, moim i Państwa gościem, był pan Bogdan Kałucki, kandydat do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panu, dziękuję Państwu.